Siema wszystkim, witam was na spawnie tajemniczego serwera, który wystartuje już dzisiaj o godzinie 17.00. Jest to serwer cheatcraft.pl, IP w tym momencie wam się wyświetla na ekranie. Jest to, słuchajcie, mój serwer, na którym można cheatować, na którym jest wszystko odblokowane, także kto chciałby sobie pograć na takim serwerze, niech wbija dzisiaj o 17.00, naprawdę jest nowa edycja. No i słuchajcie co, bez przedłużania powiem wam, o co chodzi w tym filmiku. Jest to filmik troszeczkę informacyjny na temat właśnie cheatcrafta oraz dragona. Także kto chciałby więcej informacji się dowiedzieć o dragonie, to niech ogląda to do końca, bo właśnie na końcu powiem co nieco o dragonie oraz, słuchajcie, na samym końcu filmu puszczę wam trailer cheatcrafta, który jest nowy, także no, kto jest ciekawy, po prostu niech ogląda to do końca. Także co, słuchajcie, na początku pokażę wam spawna, jest oczywiście stoniarka, malutka, taka kameralna, że tak powiem. Mamy tutaj też generatory drewna, żeby każdy mógł sobie pokopać na cheatach, na nukerach. No i mamy oczywiście itemki na gildie, które jeszcze nie są skończone, ale będą do startu, także nie musicie się tym przejmować. Tutaj mamy oczywiście NPC-ty. Pozmieniałem, słuchajcie, kilka rzeczy, między innymi pokażę wam drop. Ogólnie dropi mniej itemków, żeby nie było takiego syfu. Emeraldy zostały wywalone, wywaliłem jeszcze stone case'y i coś tam chyba jeszcze wywaliłem, a slime ball'a jeszcze wywaliłem. Oczywiście itemki na gildie też zostały zmienione, także itemki są inne. Też pozmieniałem, słuchajcie, wizualnie niektóre rzeczy, między innymi właśnie to, co wam w tym momencie pokazałem. Oraz dodatkowo, słuchajcie, pozmieniałem lekko kolorystykę enchantu, żeby to wszystko bardziej przypominało właśnie tą kolorystykę serwera. No i co? Oprócz tego, co wam pokazałem, zostało zmienionych jeszcze kilka rzeczy jakby takich bardziej technicznych na serwerze, czyli po prostu teraz jak ktoś będzie wam strzelał z łuku, to nie będziecie mieli tak, że będziecie mieli lag, a bynajmniej nie powinno tak być, ponieważ dodaliśmy właśnie plugin na serwer, który te strzały usuwa po tam, nie wiem, sekundzie czy tam po dwóch, także nie będzie takiej sytuacji, że powiedzmy idziecie gdzieś i macie martwego, bo ktoś nastrzelał tylu strzałów z łuku. Także nie musicie się tym przejmować. Ogólnie serwer cały czas teraz będzie działał stabilnie, nie będzie padał, jak wcześniej się to zdarzało, także serwer Cheatcraft powraca na, że tak powiem, właściwe tory. No i słuchajcie, oprócz tego, no co, już wam nie będę wymieniał, bo nie chcę tego robić filmu 10-minutowego, ale ogólnie pozmienialiśmy co nieco na serwerze, także naprawdę będzie grało się wam zdecydowanie lepiej niż poprzednio. Także słuchajcie, kto chciałby, niech wbija dzisiaj o 17.00 na cheatcraft.pl. W tym momencie wam się wyświetla IP na środku ekranu. Także naprawdę, ja myślę, że jest warto wbić, tym bardziej, że to jest serwer taki no nietypowy, nie? Także kto chciałby się sprawdzić, kto ma jakieś tam cheaty przygotowane, kto się zna na cheatach, niech wbija. Nawet osoby, które się nie znają na cheatach, niech sobie wbiją i zobaczą, jak to jest kopać powiedzmy na instant nukerze, że skopuje się wszystko dookoła w sekundę. Albo, no nie wiem, lata po prostu się na takim serwerze. Także wbijajcie dzisiaj o 17.00. Ta edycja Dragona będzie się charakteryzowała bezproblemową rozgrywką. Wiem, że to mówiłem na poprzedniej edycji, po dwóch tygodniach były lagi, ale słuchajcie, wam wytłumaczę od razu w tym filmiku, dlaczego były lagi po dwóch tygodniach edycji. Przez pierwsze dwa tygodnie edycji było bardzo stabilnie, ponieważ mieliśmy wszystkie maszyny wykupione i mieliśmy po prostu je aktywne. Po dwóch tygodniach one straciły swoją ważność, ponieważ po prostu myśleliśmy, że one będą zbędne i nie opłacaliśmy ich z góry na dłuższy okres. No i po dwóch tygodniach się ta ważność po prostu tych dedyków skończyła, no i musieliśmy się przenieść na mniejsze takie dedyki, które mieliśmy już z góry wykupione na rok. Właśnie stąd się wzięły te lagi, że po prostu nam się dedyki skończyły, które opłaciliśmy na dwa tygodnie z góry, bo myśleliśmy, że na tyle nam starczy. No i niestety, słuchajcie, okazało się, że mimo tego, że edycja trwała dwa tygodnie, to było kilka tysięcy osób dalej na serwerze. Także no, za to was oczywiście bardzo przepraszamy, ale teraz, słuchajcie, na tą edycję wykupujemy wszystkie maszyny z góry na miesiąc. No i słuchajcie, ustalamy sobie poprzeczkę na 10 tysięcy slotów. Wcześniej ustawiliśmy poprzeczkę na 6 tysięcy osób i wbiło 9 tysięcy osób bez lagów, co naprawdę graniczyło z cudem. Naszym zdaniem, no, nie moglibyśmy wpuścić więcej jak 6 tysięcy osób na tamten moment, właśnie tak myśleliśmy, ale jak wbiło 9 tysięcy osób, powłączaliśmy jakieś tam pluginy zbędne, które właśnie obciążały serwer, no to wtedy można było grać rzeczywiście bez żadnych lagów. Także słuchajcie, przygotujcie się, ponieważ będzie 10 tysięcy slotów do waszej dyspozycji, a co jest najlepsze, nie potrzebujcie żadnej rangi, żeby wbić na dragona. I dodatkowo, słuchajcie, wspomnę wam od razu o konferencji, która się odbędzie w poniedziałek, jeszcze nie wiem o której dokładnie godzinie, będzie to pewnie w okolicach około godziny 18, konferencja będzie trwała około 3-4 godziny, także zapraszam was bardzo serdecznie na tę konferencję, bo naprawdę dzięki konferencji możemy zmienić serwer na dobre, bo naprawdę takie narzekanie, jeśli narzekacie, powiedzmy, że jest coś do zmiany i nie wbijecie na konferencję, no to niestety, ale nie macie prawa płakać, że tak powiem, że coś tam jest do zmiany, skoro nie byliście na konferencji. Ponieważ uwaga, tylko osoby będące na konferencji mogą zdecydowanie zmienić serwer.
A teraz co? Ja wam nie będę przedłużał. Pamiętajcie o CheatCrafcie. Startuję dzisiaj o 17. No i co? Dla tych najbardziej wytrwalszych w tym momencie puszczam trailer, także dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górę oraz zostawcie suba na kanale, bo to mi bardzo pomoże. Dzięki bardzo, trzymajcie się i do zobaczyska na serwerze. Yo!